Dzisiaj mamy 9 października, za 6 dni minie dokładnie miesiąc od wielkiej dramatycznej powodzi, która nawiedziła południe Polski. Dopiero od początku tego tygodnia w mojej gminie, gminie Głuchołazy, spłynęły wytyczne z ministerstwa, które pozwoliły wysłać do poszkodowanych komisje mające oszacować straty, zrobić zdjęcia i przygotować protokół, który następnie, szanowni państwo, będzie wysłany do Warszawy, gdzie za biurka w Warszawie urzędnik ma mieć 30 dni na podjęcie decyzji na podstawie zdjęć i opisów, czy takie mieszkanie zakwalifikować lub nie do remontu i w jakim zakresie. To jest skandal, ale to jeszcze, szanowni państwo, nie jest najgorsze, ponieważ zgodnie z interpelacją ministerialną w okresie do podjęcia decyzji przez tego ministerialnego urzędnika w Warszawie, na co ma 30 dni od dzisiaj, czyli już będziemy w listopadzie, ci mieszkańcy nie mogą ponosić wydatków kwalifikowalnych. Wydatki, które poniosą do tego momentu, nie będą mogły zostać zrefundowane z rządowej pomocy. W związku z czym nie tylko, że nie pomagacie w remontach tych mieszkań, ale wręcz blokujecie ludzi, którzy na przykład zapożyczone pieniądze mogliby dzisiaj te mieszkania remontować, bo oni później tych pieniędzy nie odzyskają w ramach rządowej pomocy. Ogarnijcie się, weźcie się do roboty w tym zakresie, wyślijcie tych urzędników do Głuchołaz, do Kotliny Kłodzkiej, niech oni od ręki wydają te decyzje. Tam każdy dzień ma znaczenie. To jest nadzwyczajna sytuacja, wymaga nadzwyczajnych reakcji.